W poprzednim filmie opowiadałem o pojęciu wartości bieżącej i zilustrowałem to pojęcie jednym bardzo prostym przykładem. No a teraz chciałbym zrobić kolejny przykład, minimalnie bardziej złożony. Poprzednio było tak, że mieliśmy do wyboru dwie możliwości zapłaty: jedna dzisiaj, druga za rok. A teraz chciałbym zrobić tak, żebyśmy mieli do wyboru trzy możliwości. Powiedzmy, że ktoś nam musi zapłacić jakieś pieniądze i daje nam do wyboru trzy opcje. Mamy wybór. Numer 1. Za chwilę powiem, na czym on polega. Mamy wybór numer 2 i wybór numer 3. I rozważymy teraz nie jeden rok w przód, ale rok i dwa lata w przód. Czyli mamy do wyboru, czyli wypłaty będą się odbywały być może dziś, być może za rok, a może za dwa lata. Za dwa lata. No jakie są te konkretne propozycje naszego kontrahenta? Więc powiedzmy, że daje nam do wyboru takie trzy możliwości. Pierwsza jest taka, że dziś dostajemy 100 zł. Druga jest taka, że za dwa lata zapłaci nam 110 zł. A trzecia możliwość jest taka, że jak gdyby rozłoży nam wypłatę na raty. Że dziś zapłaci nam 20 zł, za rok nam zapłaci 50 zł a za 2 lata jeszcze nam zapłaci 35 zł. Czyli to są wypłaty. I to są trzy możliwości: albo 100 zł dziś, albo 110 za 2 lata, albo te trzy wypłaty rozłożone na 3 lata. No i do nas należy decyzja, którą z tych możliwości wybierzemy. Tutaj warto teraz podkreślić jedno bardzo istotne założenie, które przyjmiemy. Otóż zakładamy, że te wypłaty tutaj obiecane w przyszłości są całkowicie pewne. To znaczy, że nie są obarczone żadnym ryzykiem. Ja w tym filmie nie będę się zajmował analizą ryzyka, bo to tylko niepotrzebnie zaciemniłoby obraz tego, o czym chcę opowiadać. Oczywiście w realnych sytuacjach zawsze jest tak, że takie obietnice, wypłaty są obarczone pewnym ryzykiem, które należy brać pod uwagę. Tutaj w tym filmie dla uproszczenia tego ryzyka nie bierzemy pod uwagę. Czyli zakładamy, że ta wypłata na pewno dojdzie do skutku. I tym ryzykiem nie będziemy się tutaj zajmować. Kolejne założenie, które będziemy musieli przyjąć, jest takie, że musimy teraz przyjąć jakąś roczną stopę zwrotu. No bo, żeby porównać te trzy sposoby wypłaty, no to musimy mieć jakieś narzędzie. No bo wiadomo, że jak ja dostanę dziś 10 100 zł, to ja mogę te 100 zł zainwestować i po dwóch latach z tych 100 zł będę miał więcej pieniędzy. I tylko w ten sposób mogę porównywać to ile jest wartość 100 zł dzisiaj i 110 zł za, za dwa lata. Więc założymy, że jest jakaś wartość rocznej, rocznej stopy zwrotu z takich inwestycji, które są bezpieczne, czyli znowu nieobarczone ryzykiem. No i to po raz kolejny jest takie założenie nierealistyczne. Tutaj przyjmuję jakąś, jakąś wartość 5%. Oczywiście. To jest tylko przykładowa wartość, po to, żeby tutaj wykonać pewne konkretne rachunki. I oczywiście to, jaka jest odpowiedź, który wybór jest bardziej korzystny, bardzo zależy od tego, jaka ta stopa zwrotu rzeczywiście jest. No ale to jest jeszcze oddzielny problem, jak się ocenia, jaka jest ta stopa zwrotu. No ale tutaj sobie przyjmiemy jakąś konkretną wartość, powiedzmy, że ona jest dana. Wiemy, że to jest tyle. No i zacząłem mówić o tym, że zakładamy, że te inwestycje, które będę robił, są pozbawione ryzyka. Tak jak mówiłem, nie ma. W realnym życiu inwestycji pozbawionych ryzyka. Nawet lokaty bankowe czy obligacje skarbu państwa są obarczone pewnym ryzykiem, ale tak jak mówiłem wcześniej, tym ryzykiem się tutaj nie będziemy w ogóle zajmować. Dla uproszczenia zapominamy o ryzyku. Zakładamy, że te inwestycje, które mogę zrobić, są tego ryzyka pozbawione. Do, do analizy ryzyka być może wrócimy jeszcze w jakiejś innej serii filmów, ale tutaj się tym w ogóle nie zajmujemy. Czyli nie przejmujemy się ryzykiem, zakładamy, że zarówno te wypłaty od naszego kontrahenta, jak i te wypłaty, które dostaniemy ze zwrotu naszych inwestycji są całkowicie pewne i tego ryzyka pozbawione. Po prostu w tym filmie ryzyka nie analizujemy. No dobrze, no to po tych wszystkich założeniach obliczmy, ile to moje 100 złotych będzie warte za rok. No jak zainwestuję je z taką stopą zwrotu, no to muszę pomnożyć te 100 zł przez czynnik 1,05, no bo to będę miał 1 razy 100 złotych, dodać 5% razy 100 zł, a 5% to jest 5 setnych. Czyli to się sprowadza do pomnożenia 100 zł przez czynnik 1,05, tak jak to pokazywałem w poprzednim filmie. Czyli za rok będę miał 105 zł z tych 100 zł, a ile będę miał za 2 lata? No z domu muszę pomnożyć, to było mnożenie, przez czynnik 1,05. No i może kal na kalkulatorze to obliczę. Czyli mnożę 105 razy 1,05 i dostaję 110,25. Czyli za dwa lata z tych 100 zł będę miał 110 zł i 25 groszy, jeżeli je zainwestuję przy takiej rocznej stopie zwrotu z tej inwestycji. No to już widzę, że to jest troszkę więcej niż to, o 25 groszy. Czyli już widzę, że wybór numer 1 jest lepszy niż wybór numer 2. No ale żeby przećwiczyć, Liczenie tej wartości bieżącej, to no obliczmy, jaka jest wartość bieżąca tych 110 zł, czyli ile to jest warte dzisiaj, i powinniśmy dostać mniej niż 100 zł, tak? No bo wiemy, że ta opcja jest bardziej korzystna, czyli tutaj powinniśmy dostać mniej niż 100 zł. A no to obliczmy. Tak jak pokazałem w poprzednim filmie, tutaj musimy zdyskontować te 110 zł, czyli przeprowadzić operację odwrotną do tej, która tutaj była, czyli zamiast mnożyć przez czynnik 1,05, musimy podzielić przez ten czynnik, czyli pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli tutaj będę miał 110 zł podzielone przez 1,05. Tyle jest warte 110 zł rok wcześniej. Dlatego, że gdybym wcześniej te, te pieniądze dostał, to mógłbym je zainwestować i o taki czynnik ich wartość by się pomnożyła przez ten rok. Czyli jak dyskontuję tę kwotę. Ile ona zwarta rok wcześniej, to muszę podzielić przez ten czynnik odpowiadający za roczną stopę zwrotu. No i żeby obliczyć, ile to jest warte dziś, no to muszę to zdyskontować jeszcze raz, czyli jeszcze raz pomnożyć przez czynnik 1,05 w mianowniku, czyli to jest dzielenie przez 1,05. No i tutaj dostanę 110 zł podzielone. No raz podzielę przez to, drugi raz podzielę przez to, czyli podzielę przez kwadrat tego czynnika 1,05. No, i mogę to na kalkulatorze obliczyć, ile to będzie. Czyli liczę, ile to jest 110, podzielone przez 1,05 do kwadratu, i wychodzi mi 99,77. Czyli zgodnie z moimi oczekiwaniami, to jest mniej niż. Mniej niż 100 zł. To jest ta kwota, którą tutaj wyliczyłem. To jest mniej niż 100 zł. Czyli rzeczywiście bieżąca wartość tej obietnicy wypłaty 110 zł za dwa lata jest mniej warta niż 100 złotych dzisiaj. No dobrze, no to to było bardzo proste. A teraz porównajmy jeszcze to z tą trzecią możliwością, czyli z taką wypłatą na raty. Oto to obliczmy wartość bieżącą tej ostatniej możliwości. Może tutaj. Sobie po prostu doliczymy jeszcze. Czyli tak. To się składa z trzech wypłat. Dostaję dziś 20 zł. No to 20 zł wypłacone dziś jest dziś warte 20 zł. Do tego dodam bieżącą wartość tych 50 zł wypłaconych za rok. No to, żeby uliczyć, ile to jest warte dzisiaj, no to muszę podzielić przez 1,05 tych 50 zł. I to będzie wartość bieżąca tych 50 zł. Czyli tutaj będę miał 50 zł podzielone przez 1,05. Do tego doliczę zdyskontowaną wartość tej wypłaty 35 zł za 2 lata. No to tutaj muszę, podobnie jak w tym przykładzie, zdyskontować dwa razy, czyli podzielić przez czynnik 1,05 do kwadratu. No dokładnie tak samo, jak robiłem tutaj. Czyli tutaj muszę do tego dodać 35 zł, dwukrotnie zdyskontowane, czyli podzielone przez 1,05 do kwadratu. No i teraz wystarczy że na kalkulatorze obliczę, ile to jest. O to teraz to zrobię? Czyli mam 20 dodać 50 podzielone przez 1,05 i dodać 35 podzielone przez 1,05 do kwadratu. To ile to wychodzi? 99,3650 coś tam, czyli to w zaokrągleniu będzie 99,37 zł. No to widzimy, że ta trzecia możliwość, ten trzeci wybór, jego bieżąca wartość jest najmniejsza spośród tych wszystkich trzech, bo bieżąca wartość wyboru numer 1 jest 100 zł, wyboru numer 2 jest 99,77. A tego wyboru numer 3 bieżąca wartość wynosi 99,37 zł. Czyli to jest najmniej korzystna opcja. No i widzimy, że dostajemy takie realne narzędzie, praktyczne narzędzie do, do tego, żeby porównywać różne sposoby wypłat. I właśnie jak ktoś nam mówi, że no, będziesz mi płacił jakieś składki przez tyle i tyle lat, a potem na koniec ja ci wypłacę, dam do wyboru, albo wypłatę od razu jakieś kwoty, albo będę ci płacił przez ileś lat jakieś raty, na przykład, jeżeli ktoś sprzedaje ubezpieczenie, czy do taką emeryturę, czy takie rzeczy, no to jak mam porównać, co mi się bardziej opłaca? Właśnie to, co tutaj pokazuję, to jest sposób, który pozwala porównywać różne takie schematy wypłat. Ile jest warta wypłata dzisiaj, ile jest wypłata warta za ileś lat, a ile jest warta wypłata w takich ratach. No i tym narzędziem, które pozwoli nam zdecydować, który z tych wyborów jest najbardziej opłacalny, jest właśnie wartość bieżąca. Obliczyliśmy wartość bieżącą wszystkich tych trzech schematów wypłat, a wartość bieżąca oznacza ile każdy z tych wyborów jest dla mnie wart dzisiaj i te trzy kwoty ile to jest dzisiaj dla mnie warte można po prostu sobie porównać i zdecydować co jest najbardziej opłacalne.